Hej, tu Karolina. Witam Was w ulubieńcach marca i są to ostatni ulubieńcy z Edynburga. I o ile się nie mylę, trzeci ulubieńcy z Edynburga. Szczerze mówiąc, kiedy kręciłam pierwszych, wydawało mi się, że minie jeszcze tyle czasu, zanim ja po raz ostatni usiądę do tego filmu właśnie w tej scenerii. A tu proszę, oczywiście minęło jak 5 minut, ale to muszę powiedzieć na wstępie każdych ulubieńców. No, dzisiaj mam dla Was oczywiście zbiór kolejnych inspiracji. Dzisiejsza lista jest dosyć krótka, ale myślę całkiem konkretna. I pierwszy produkt, o którym chcę powiedzieć, jest to produkt z działu urody i są to perfumy. Perfumy to jest kosmetyk, o który pytacie mnie tak często, jeżeli chodzi o to, jak znaleźć naturalne i wegańskie perfumy, że ja zawsze stroniłam od tego, żeby na to pytanie odpowiadać, ponieważ miałam dużo różnych starych perfum, których używałam. Kiedyś Wam polecałam też olejek, ale ostatnio odkryłam po prostu perfumy mojego życia. I są to perfumy, które są dostępne na stronie sobio.com.pl. O ile się nie mylę. Jest to w ogóle świetny taki butik kosmetyczny, w którym znajdziecie bardzo dużo wegańskich produktów, ale przede wszystkim ze świetnego źródła i wiele z nich, które idzie właśnie w zgodzie z myślą ekologii i gdzieś odchodzenia od plastikowych opakowań. W każdym razie moje perfumy, które skradły moje serce, to jest Amaretto and Framboise, więc powinnam chyba przeczytać po francusku Amaretto et Framboise. Mój francuski tutaj się kłania. I są to perfumy, które pachną właśnie amaretto, czyli są takie migdałowe, ale z taką nutą owocową. Dla mnie są po prostu wspaniałe, ale z tej firmy jest bardzo dużo różnych zapachów, które możecie oczywiście dopasować do własnych preferencji, ale ja je po prostu uwielbiam i oczywiście je Wam u dołu podlinkuję. Od razu płynnie przejdę do działu jedzenia i pierwsza rzecz to jest moja domowa szarlotka, którą mogliście obserwować we vlogach. Możliwe, że jeszcze będziecie obserwować we vlogach, bo jak wiecie, moje vlogi mają minimalne opóźnienie. Ale jest to moja słynna sypana szarlotka, którą po raz pierwszy zrobiłam w wersji bezglutenowej, ponieważ było bardzo dużo pytań od bardzo dawna, jak ją zrobić tak, żeby nie używać mąki pszennej i kaszy manny. I ja zrobiłam tę szarlotkę z mąką gryczaną i z mąką owsianą, wyszło po prostu ekstra. Mam dla Was już przepis na blogu, także też Wam go oczywiście podlinkuję. I dalej w dziale jedzenia mam tyle odkryć w tym miesiącu. Miałam przyjemność spróbować tak niesamowitych wegańskich dań tutaj w Edynburgu i w Glasgow, że postanowiłam moim ulubieńcem nazwać szeroko pojęty amerykański junk food, którego miałam przyjemność skosztować w marcu. Słuchajcie, dwie restauracje, które tutaj absolutnie przodują, to jest restauracja Paradise Palms oraz restauracja Harmonium. W Paradise Palms jadłam Southern Fried Seitan, czyli skrzydełka z seitana, które smakowały po prostu jak KFC. Coś niesamowitego. I tak jak mówiłam w vlogu, jeżeli ktoś jest przeciwny weganom, którzy jedzą ala mięsne rzeczy, chciałam tylko przypomnieć, że przeszłam na weganizm z powodów etycznych dla zwierząt. Nigdy nie mówiłam, że nie lubię smaku mięsa, dlatego też wszystkie mięsne potrawy, ala mięsne potrawy bardzo mi pasują i też nie szukuję ich na co dzień w domu. Stąd, kiedy jestem na mieście, bardzo dużą frajdę sprawia mi jedzenie właśnie tego typu dań. I drugim miejscem jest restauracja Harmonium, w której byłam po raz pierwszy, ona się dopiero co otworzyła w Edynburgu i miałam zamówiłam sobie sznycla. Słuchajcie, sznycla, który był podany na makaronie bolognese, polany sosem marinara, posypany wegańską mozzarellą i to było coś niesamowitego. Kolejna rzecz, która tam była, to był jeszcze ryba z frytkami, która była zrobiona z niedojrzałego platana, czyli banana, i autentycznie miała takie włókna, jakby ości, i ten smak był po prostu niesamowity i naprawdę autentyczny. Także muszę powiedzieć, że to jedzenie a la amerykańskie, bardzo mięsno-serowe, skradło moje serce. I jeszcze właśnie w Paradise Palms, zapomniałam wspomnieć, tam jadłam też mac and cheese, czyli najlepszy makaron z serem. Naprawdę, naprawdę Wam serdecznie polecam, jeżeli będziecie w Edynburgu. Teraz dalej, przechodząc do działu książki, mam książkę, z którą uporałam się w tym miesiącu i celowo użyłam słowa uporałam, ponieważ zajęło mi to bardzo dużo czasu. Czytałam ją prawie codziennie po trochu, ale nie była to łatwa lektura, ponieważ była to książka Wszechświat w Twojej dłoni. Książka, o której mówiłam wielokrotnie też na live'ach,
I jest to książka, która zabiera nas w podróż po czasoprzestrzeni, zabiera nas w podróż w kosmos. Mówi o świecie wielkich rozmiarów, o galaktykach, o wszechświatach, ale też mówi o świecie maleńkich rozmiarów, czyli o fizyce kwantowej. Jeżeli ktoś z Was interesuje się astronomią, fizyką, szeroko pojętą nauką, genezą naszego świata, to taka popularno-naukowa lektura jest dla Was. Tak jak mówię, dla mnie nie było to łatwe, ponieważ ja byłam nogą z fizyki i wiele rzeczy było dla mnie kompletnie nowych, ale uważam, że jest to bardzo ciekawa lektura, żeby trochę poszerzyć naszą perspektywę i po prostu się czegoś nauczyć. Także ja naprawdę ją Wam gorąco polecam. Jest bardzo ciekawy sposób napisana, taki przystępny i wręcz powiedziałabym zabawny z przymrużeniem oka. Aż mi czasem to przeszkadzało, bo miałam wrażenie, że autor ma mnie za kompletną idiotkę. Ale chyba jednak biorąc pod uwagę to, jak ogromną wiedzę mają naukowcy, fizycy, teoretycy, to można uznać, że jesteśmy troszeczkę ograniczeni, jeżeli chodzi o wiedzę. Słuchajcie, dalej mam dla Was już tylko ulubieńców z takiej ogólnej kategorii wellnessowo bez kategorii. I pierwszą rzeczą jest wstawanie wcześniej rano. I to jest mały spoiler, bo tak naprawdę to dopiero za tydzień we vlogu będę Wam zdradzała, że zrobiłam sobie taki challenge. Ale wstawałam przez tydzień o 6. Zrozumiałam, jak wiele można robić w ciągu dnia. I od tego czasu wstaję o 7, najpóźniej o 7.30 codziennie i kładę się spać około 10.30, 11.00, wtedy czuję, że naprawdę jestem zmęczona, kiedy idę spać, śpię w tych najlepszych godzinach snu i mnie się to bardzo, bardzo, bardzo sprawdziło, także to Wam serdecznie polecam. Kolejnym moim małym ulubieńcem jest pisanie intuicyjne. Zachęcam Was gorąco do posłuchania podcastu z Asią Łużyńską, w którym mówimy o prawie przyciągania. W ogóle bardzo Wam dziękuję za odbiór tego podcastu, bo chyba Wam się podobał. W każdym razie tam też mówimy o pisaniu intuicyjnym. To, co ja robię, to zaraz po przebudzeniu, nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja często tak mam, że po prostu mam natłok myśli. Budzę się rano i już jestem gotowa wstać, działać, bo po prostu tyle wiem, że mam do zrobienia i tyle krąży mi po głowie po nocy właśnie myśli. Biorę zeszyt, który leży zawsze tutaj koło mojego łóżka i notuję dosłownie, nie wiem, 5 zdań, pierwszych rzeczy, jakie przychodzą mi do głowy. Zazwyczaj, jako że w mojej głowie są myśli o tym, co muszę zrobić danego dnia, wypisuję, zrobię dzisiaj to i to, nie wiem, śniło mi się to i to, czuję się tak i tak, będzie fajny dzień. Koniec, zajmuje mi to pół minuty, a ja mam wrażenie, że mój umysł jest oczyszczony i nie wstaję rano z taką myślą, że o matko, ile mam do zrobienia, tylko już to przelałam na papier i ma to moim zdaniem niesamowite działanie na naszą psychikę, ale więcej dowiecie się z tego podcastu, także Wam serdecznie, serdecznie to polecam. I mój przedostatni ulubieniec to są zakupy Zero Waste. I to jest kolejny spoiler, nie. Nie, o ile się nie mylę, to tydzień temu było we vlogu moje wyzwanie Zero Waste. Postanowiłam nie generować w świecie przez tydzień, jak mogliście zauważyć. I zaczęłam robić zakupy w sklepach Zero Waste albo w sklepach z taką biożywnością. Generalnie po prostu przestałam kupować rzeczy, które są opakowane. W granicach możliwości, oczywiście, jeżeli chodzi o sałatę, może być problem, jeżeli nie mieszkam w Polsce, gdzie mam piękne ryneczki. Ale generalnie dla mnie jabłka, czy awokado, czy pomarańcze, nie wiem, jaką miałyby ekstra przecenę, ale jeżeli są opakowane w plastik, ja wiem, że ja nie muszę ich kupować, Wam obok alternatywę luźną. Ja powiem Wam, że po pierwsze oczywiście czuję się z tym świetnie i każdy z nas dokonuje tych zmian też dla po prostu dobrego samopoczucia, dla samych siebie, że robimy coś dobrego, ale zrozumiałam, że nie jest to naprawdę takie trudne i całkowicie zmieniłam po prostu swoją rutynę. Też nie kupuję fasoli w puszce, po prostu idę do sklepu, kupuję fasolę na wagę, gotuję jej dużo. Możecie to zaobserwować też w moich vlogach, mam zawsze po prostu taki prep zrobiony w lodówce. Nie jest to wcale skomplikowane, czasochłonne, to jest kwestia priorytetów i organizacji. Ja znudziłam się tym, że mam coraz więcej puszek, bo jest oczywiście fajniej sobie ocalić dzieciorkę i raz, dwa zrobić jedzenie, ale to jest kwestia przestawienia się, także Wam to serdecznie, serdecznie polecam. I na sam koniec moim ostatnim ulubieńcem, który w ogóle wyszedł spontanicznie, bo nie planowałam tego, są moje live'y. Słuchajcie, tyle radości, ile dało mi prowadzenie dla Was live'ów, tego się nie da opisać. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, o czym ja mówię, na moim Instagramie Karolina Sobańska w soboty o 12 czasu polskiego rozmawiam z Wami przez pół godziny. Po prostu wchodzę na żywo, zadajecie mi dowolne pytania, staram się odpowiedzieć na jak najwięcej z nich, daje mi to tyle motywacji, daje mi to tak niesamowitą energię, daje mi to w końcu możliwość takiej bezpośredniej interakcji z Wami w czasie rzeczywistym i
ja nie wiem, czemu nie robiłam tego wcześniej. Autentycznie, jak myślę o sobocie, to nie mogę się doczekać na zrobienie z Wami live'a. Także bardzo dziękuję wszystkim osobom, które dołączają do live'ów, bo zawsze jest Was około 1000 osób, co jest dla mnie niesamowite, że 1000 osób na żywo chce słuchać tego, co ja mówię i być ze mną przez te pół godziny w weekend. Także bardzo, bardzo jest mi miło. I tutaj kończę już moich ulubieńców, jednak jak zawsze zachęcam Was do dzielenia się Waszymi ulubieńcami, więc dział uroda, zarówno kolorówka, jak i pielęgnacja, jak i jedzenie, jak i sport, jak i wellness, książki, filmy, seriale, online, wszystko, co tylko macie ochotę, czym macie ochotę się podzielić. Wszystkie Wasze inspiracje są zawsze mile widziane w opisie. Czekajcie w każdy piątek na vlogi, bo mniej więcej do... jeszcze do maja, spokojnie, tak prawie do końca maja będą pojawiały się weekly vlogi z Edynburga. W poniedziałki mam dla Was oczywiście podcasty, także czekajcie na nie, bo zawsze dwa razy w tygodniu jestem dla Was tutaj na YouTubie. Na koniec powiem coś, czego nigdy nie mówię. Ale jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału lub też nie macie włączonych powiadomień, wystarczy kliknąć w subskrypcję lub w taki dzwoneczek, który Wam, Was informuje o tym, że dodałam nowy film, bo jeżeli tego nie klikacie, to on się Wam czasem nie pojawia, jak się okazuje. Także to tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia parafialne. Dziękuję Wam z całego serca za to, że jesteście i do zobaczenia w kolejnych ulubieńcach za miesiąc już z Łodzi i w kolejnym weekly vlogu w piątek, za tydzień. Buziaki!